Radomski Szpital Specjalistyczny zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Zdrowia realizuje program szczepień przeciw COVID-19 osób z priorytetowej grupy 0. Przez to, że szczepimy się, dbamy o innych i przez to będziemy mogli nabrać takiej odporności społecznej. Ja w dniu dzisiejszym zaszczepiłem się, wiem jedno, nie boli. I można spokojnie przychodzić po to, by, tak jak mówię, dbać o siebie i o innych. Szczepionkę przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas około 2/3 personelu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Trwają też szczepienia personelu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. W kolejnych dniach sukcesywnie szczepione będą kolejne osoby z grupy 0, z innych podmiotów medycznych i aptek. My jesteśmy, uważam, że w bardzo dobry sposób zabezpieczani w ubrania ochrony osobistej. Czyli jeździmy w kombinezonach, nie ma mowy, żebyśmy jeździli bez masek, bez rękawic. Mimo to szczepienie jest taką dodatkową barierą, która będzie nas chroniła przed ewentualnym zakażeniem. Do dnia 14 stycznia 2021 roku szpitale węzłowe, w tym także Radomski Szpital Specjalistyczny, zbierają dane personelu placówek medycznych i aptek. Dane można przekazywać za pośrednictwem formularza online znajdującego się na stronie internetowej szpitala.